Szanowni Państwo, trudno w kilka minut podsumować czteroletnią kadencję, ale postaram się to zrobić. Ale zacznę od tego, że ta kadencja jest naznaczona dwoma kataklizmami, pandemią i wojną. Jako społeczność akademicka jednak, z czego jestem bardzo dumna, podołaliśmy obydwu tym wyzwaniom. Sprawnie działaliśmy w systemie zdalnym, ale jednocześnie też w tych trudnych czasach wypracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, które pozwoliły nam pracować w laboratoriach stacjonarnie. Dofinansowaliśmy IT, żeby ta praca zdalna była możliwa. Zapewniliśmy pracownikom i studentom szczepienia przeciwko COVID-19. Od początku wojny, od samego początku wojny otworzyliśmy drzwi naszych akademików dla uchodźców, dla rodzin naszych ukraińskich studentów. Zapewniliśmy im zakwaterowanie, zapewniliśmy im wyżywienie, zapewniliśmy wsparcie, pomoc lekarską, psychologiczną, logistyczną, prawną. Wiem, że Państwo również angażowaliście się indywidualnie w wiele akcji humanitarnych. I tutaj z całego serca wszystkim Państwu za to bardzo serdecznie dziękuję. Ale chciałabym powiedzieć, że szczególne podziękowania kieruję do osób, które koordynowały tą akcją w trudnych czasach, z wielkim ryzykiem, wspierały mnie w tych działaniach, czyli dla całego zespołu kanclerskiego, a szczególne słowa uznania dla pani kanclerz, dla państwa dziekanów, dla ich zespołów, które robiły to na poziomie wydziałów. Więc jeszcze raz ogromne podziękowania. Ja wiem, że państwo prorektorzy, pani prorektor przekazali już informacje na temat tego, czym się zajmowali w czasie tej kadencji w swoich obszarach działań, ale krótko chciałabym wskazać na kilka punktów, na kilka ważnych elementów, według mnie istotnych. IDUB, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, program, dodatkowa subwencja, którą uniwersytet otrzymał od początku tej kadencji, była przeznaczona na wsparcie działalności naukowej naszych pracowników, naszych doktorantów, na szeroki system grantowy, na zatrudnienie pracowników, badaczy, świetnych badaczy z zagranicy. W tym celu powołaliśmy jednostkę, specjalną jednostkę International Hub, która naszymi badaczami od początku, od pierwszego kroku się w Uniwersytecie Łódzkim zajmowała. To proszę Państwa, łącznie przez 4 lata ponad 28 milionów złotych, które na ten cel zostały przeznaczone. I to już zaczyna dalej działać, czyli zwiększamy liczbę projektów pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych. Uniwersytet Łódzki stał się również uczelnią, prestiżowym miejscem, gdzie realizowany jest prestiżowy projekt European Research Council. Nasze publikacje, nasze badania, nasze wydawnictwa są coraz chętniej, coraz częściej czytane i cytowane w całej Polsce, w Europie i na świecie. Jestem również z tego bardzo dumna. Ale to, co jest też bardzo ważne, równocześnie tyle samo środków, co pozyskaliśmy w programie IDUB w ciągu tych 4 lat, czyli ponad 28 milionów złotych, pozyskaliśmy
tyle samo na wsparcie zewnętrzne oprócz subwencji działalności dydaktycznej, na projekty dydaktyczne, na wsparcie naszych nauczycieli, dydaktyków, doktorantów, wymianę międzynarodową pracowników dydaktycznych, pracowników administracyjnych. Zwiększyliśmy liczbę pracowników z zagranicy w naszej uczelni ponad trzykrotnie. Uczelnia stała się w tym czasie, naprawdę uczelnią staje się coraz bardziej akademicką, europejską, międzynarodową. Poszerzyliśmy, to ważne dla studentów, działania Akademickiego Centrum Wsparcia. Konieczną opiekę, konieczną po pandemii i konieczną także dla naszych studentów zagranicznych w czasie trwającej przecież wojny. Wsparliśmy działalność naukową i organizacyjną studentów. Wsparliśmy istotnie ich wielkie święto, czyli juwenalia. Dbaliśmy sukcesywnie o to, aby zwiększać stypendia doktoranckie naszych doktorantów, a przecież mamy 4 duże szkoły doktorskie, w tym jedną wspólną z Polską Akademią Nauk i w tej kadencji poszerzyliśmy jednostki, które wchodzą w skład tej wspólnie Uniwersytet Łódzki, Polska Akademia Nauk, szkoły doktorskiej. Przekazaliśmy, oddaliśmy naszym szkołom doktorskim strefę doktoranta, która jest świetnie wykorzystywana. Nasi studenci, nasi doktoranci mają coraz więcej sukcesów, chociaż szkoły doktorskie to nowe jednostki, które dopiero teraz będą po raz pierwszy ewaluowane. Uruchomiliśmy system studia i sport w UE. Z tego też jestem bardzo dumna. Wspieramy sportowców. Ten program cieszy się bardzo dużą renomą w Polsce już w tej chwili. Mamy sukcesy naszych studentów sportowców, ale mamy też sukcesy sportowe naszych pracowników. Inwestujemy także w infrastrukturę sportową. Proszę Państwa, bardzo dumna jestem z tego, bardzo cieszę się z tego, że Uniwersytet Łódzki stał się w tej kadencji właśnie członkiem pełnoprawnym, w pełni finansowanym członkiem Europejskiej Sieci Uniwersytetów UNIK. Bardzo jestem dumna z tego, że po raz pierwszy w Polsce i właśnie w Uniwersytecie Łódzkim odbyła się piękna akademicka konferencja prestiżowa Magna Carta, gdzie gościliśmy naprawdę fantastyczną część świata akademickiego Europy. O wymianie międzynarodowej na pewno mówił pan rektor Bogucki, ale dzieje się w tym aspekcie bardzo dużo. Rozpoczęliśmy też współpracę systemową nie tylko z tymi 10 uczelniami z UNIK europejskimi, ale również takim hubem współpracującym z nami w Stanach Zjednoczonych jest, będzie w tej chwili panowie prorektorzy są i będą i rozmawiają w tej sprawie Uniwersytet Virginii. Proszę Państwa, współtworzyliśmy w tej kadencji, również to się rozpoczęło, Łódzkie Partnerstwo Akademickie. Dbaliśmy o pracowników. Rozpoczęliśmy między innymi opiekę medyczną dla pracowników, tę dodatkową opiekę medyczną, także dla doktorantów. Wszystkie podwyżki, które się zadziały w czasie tej kadencji, to były podwyżki do podstawy wynagrodzenia, a nie podwyżki w formie dodatków. To też udało się zrobić. Szanowni Państwo, pomimo tych wyzwań, o których wspomniałam wcześniej, tych dwóch kataklizmów, tak je nazywam, pandemia i wojna u naszych wschodnich granic, pomimo ryzyk, które musieliśmy podejmować w związku z tym, Uniwersytet Łódzki jest
stabilny finansowo. Kontynuowaliśmy wszystkie inwestycje rozpoczęte w poprzedniej kadencji, czyli Dom Seniora, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu, kolejne modernizacje kolejnych akademików. Pozyskaliśmy na te inwestycje, na psychologię, ponad 28 milionów dodatkowo, co umożliwiło nam niesprzedawanie majątku jednego budynku, to budynek Motyla i jednej dużej działki, która była planowana do sprzedaży. Pozyskaliśmy obligacje na kwotę 65 milionów złotych na modernizację Motyla. Motyl to budynek, który znajduje się w prestiżowej części naszego miasta, u zbiegu ulic Moniuszki i Sienkiewicza. W planie, mam nadzieję, że ta modernizacja będzie możliwa, w planie tego budynku po modernizacji znajduje się centrum, planowane jest centrum Giedroycia i Europy Wschodniej. Mamy tutaj też w tej kadencji zawarte porozumienie z Instytutem Kultura w Maison Lafitte. W tym budynku planowana jest kawiarnia i sklep wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W tym budynku między innymi planowane są laboratoria, City Labsy, niezbędne w projekcie UNIQ. Planowane są przestrzenie konferencyjne, planowane są przestrzenie wystawiennicze dla naszej aktywności w obszarze Art and Science. Planowany jest wreszcie z prawdziwego zdarzenia, ponieważ rozwijamy się, także ta współpraca międzynarodowa dzieje się coraz bardziej. Planowany jest dom gościnny. Proszę Państwa, pozyskaliśmy również środki na inwestycje w fotowoltaikę. I to jest bardzo ważna inwestycja w tych trudnych w tej chwili czasach. W tej chwili montowane są panele fotowoltaiczne na budynkach uczelni i na osiedlu akademickim. Dla studentów przygotowaliśmy również strefę studenta w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci sami ją wymyślili, jest taka, jak sobie życzyli. Studentów wspieramy również dzięki budżetowi obywatelskiemu, współrządzimy. I proszę Państwa, pozyskaliśmy także, to wiadomość z ostatnich dni, kolejne 15 milionów złotych na modernizację akademika. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, ale również wspieraliśmy aparaturę badawczą, tak ważną, tak niezbędną dla wydziałów ścisłych i przyrodniczych. I bardzo chciałabym, aby ten kierunek działania, ten kierunek rozwoju naszej uczelni był kontynuowany. Bardzo chciałabym, jestem pewna, że tak będzie, że hasło, motto naszej uczelni Veritas et Libertas, prawda i wolność, to słowa, które będą w sercu każdego członka naszej akademii, każdego członka naszej społeczności akademickiej. Szanowni Państwo, teraz czas na podziękowania, a więc dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim, którzy ze mną pracowali w ciągu tych czterech niełatwych lat. A szczególne podziękowania chciałabym skierować do swojego zespołu, do swojego kolegium rektorskiego. Dziękuję również szczególnie zespołowi kanclerskiemu pod kierunkiem pani kanclerz. Dziękuję Radzie Uczelni. Dziękuję Państwu, paniom dziekanom i kolegiom dziekańskim, które ze mną w tym czasie, w tej kadencji współpracowali. Dziękuję wszystkim pełnomocnikom rektora. Dziękuję nauczycielom akademickim, dziękuję doktorantom, dziękuję studentom, dziękuję dyrektorom jednostek administracji centralnej i wydziałowej. Dziękuję wszystkim pracownikom
administracyjnym, pracownikom obsługi, wszystkim Państwu, którzy przez całe 4 lata do końca współpracowaliście ze mną i wspieraliście mnie w pracy na rzecz i dla dobra naszej Alma Mater. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Panu rektorowi elektowi i nowemu kolegium rektorskiemu składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszystkiego, co najlepsze.